Halo, dzień dobry moi drodzy. Dziś rozpoczynamy przygodę, w której to będziemy chcieli uratować karierę Jana Błachowicza. Ale nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe, bo będzie to waga półciężka. Może później inna jeszcze, kto wie. No i gramy na poziomie legendarnym. Style gry, symulacja. Style gry pozwalają ustalić twoje ulubione zasady w ramach tej kariery. Maksimum realizmu. Nie da się tutaj zmienić. Żeby był turniejowy. Musi być tak po prostu. Też bym wolał, żeby czas szybciej leciał. No nie da się. Nie da się tego zmienić. Niestety. Może później w opcjach się da. W co wątpię. Ustawiamy legendarny. Legendarna polska siła, no to zobaczymy, jak sobie poradzi Jan Błachowicz. Jan Błachowicz, jestem ciekaw, jak tutaj pójdzie w wadze półciężkiej, w wadze ciężkiej. Zaczynamy na podwórku. Dokładnie tak, że niby wiecie. Gość nie wiadomo skąd. Dobra, ja wyciszyłem takie pierdoły. Jeżeli nie widzieliście cutscene, obczajcie sobie karierę Janusza w pierdziela. No chyba szybko pójdzie. Z tego co widzę. No zdecydowanie. Zdecydowanie szybko poszło. Yes, winner. Nie wyobrażam sobie Błachowicza podczas takiej walki. Siadło, no. Ale nie ma co się jarać. Jest, jest. Jest gość mocny, no. Fajnie. Dobra. I teraz tak, pytanie, czy jakby drogą poprzednich części też będzie możliwość od razu wskoczenia do UFC, ze względu na to, że gramy na poziomie legendarnym, czy jednak będzie trzeba tę drogę taką backyardową jeszcze przejść. Wydaje mi się, że Błachowiczem nie ma sensu tego backyardu już robić. Januszem miało to sens, ale Błachowiczem to raczej bym sobie to odpuścił. O właśnie, masz tu są uprzednio rozegrany wstęp do kariery. Czy chcesz pominąć wstęp walki amatorskiej, przyszedł raz do występów w UFC Contender Series? Dokładnie tak, dokładnie tego chcę. Dokładnie chcę tutaj Januszem przycisnąć i od razu skupić się na zabawie w oktagonie UFC. UFC Performance Institute. Super. Tak, to był Forrest Griffin. Wiem, że wy nie słyszycie dobrze tego, co oni mówią, jeśli chodzi o ich kwestie mówione. Ponieważ ich wyciszyłem. A wyciszyłem ich dlatego, że po prostu, kurde, no... Komentarz podczas walki jest. Nie jest to oddzielnie zrobione, nie są to oddzielne ścieżki w audio, w opcjach. Powinny być to oddzielne ścieżki audio, ale nie. Wow. To jest bardzo cringe'owa scena. Dobra. Janek, oczywiście, kurde już. Ach, dajcie spokój. Janek rozpoczyna przygodę. Trzeba się tutaj naprawdę będzie postarać, bo to już jest... Mam nadzieję, że nie będzie właśnie jakichś tutaj przypałów, jeśli chodzi o ten poziom i hada i w ogóle wszystko. Zander, dobra, jakichś tam zanderów to robię, nie? Taka prawda. Hej, ja... Dobra, trenerze, dzięki jakby za info. Dzięki, stary, za info. No teraz nie ma co iść w szum medialny. Teraz trzeba potrenować, słuchajcie. To nie ma żartów. Celuję w siłę i szybkość ciosów. Jeśli chodzi o ręce. Tylko, na razie, na początek. Oj, ciężko będzie na tych treningach na razie, jak on ma pół gwiazdki albo jedną. O, stary. No, będzie, oj.
No dobra. Coś tam poszło. Dochodzą, dochodzą ciosy. Od razu bym też chyba nauczył się, jeżeli będę miał taką możliwość, ty, prawy, prosty, krzyżowy. Chociaż Janek... Nie no, ma dobre ruchy. Z tego co widzę. No, spokój. Spokój. Dobra, tutaj siadło. Tu nie siadło akurat. Prawy, lewy mu chodzi. To trzeba przyznać. A bale podbródki, bo są premiowane. Widać to w lewym dolnym rogu. Spokój, spokój, spokój. No, miał być spokój, stary, no. Dobra, mam rozcięcie. Stary, no jeszcze pogłębiamy rozcięcie. To się nie godzi. Ale wysoka forma jest. Jak po pierwszym treningu, po pierwszym tutaj sparingu. To mnie cieszy, dobra, są rozcięcia. Na Riku. Trzeba będzie temu zaradzić, najlepiej od razu. Żeby później też mieć świadomość, ile tych punktów zostało i w ogóle. Leczenie, no spróbuj, o kurde. Dobra. W porządku. I sparring jeszcze bokserski, zapaśniczy. Zapaśniczy, spróbujmy sparring zapaśniczy. No co ja mam zrobić? W klinczu w dowolny sposób. Postaram się dojść do klinczu, doszedłem na chwilę. O kurde. Dobra, pierwsze mamy, wydostań się z klinczu. Wow. Przejść do Grand and Pound. Ogarnę. No, jestem. Takie wystarczą tutaj? Wystarczą. A, bo będziesz wstawał. O ty paziu. Ale takie też mogą być. No to git. To mega zadanie. Dobra, stary. Normalnie tu jest kontrola. No i co zrobisz? Przechodzę do półgardy. Zaraz pójdę po dosiad. Jestem w dosiadzie. Trójkąt rękoma. A, nie będzie trójkątu. O kurde. A może jednak? A może jednak? No właśnie. Trójkąt wpięty. Punktów więcej od razu. Chętnie bym poszedł poduszenie zza pleców. Ale Janusz chyba tego nie oga... Janusz, przepraszam, naprawdę. Mi się już zakodowało przez poprzednią karierę. Janek tego nie ogarnął. Gilotyny poziom drugi, wbite. Okej, to jeszcze balachę. Byłoby fajnie, ale nie zdążę. Za mało czasu. Trening zapaśniczy udany. Nic się mu nie stało, to też jest istotne, to też jest ważne. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, Janek się bardzo dobrze przygotowuje. Wszystko działa jak należy, słuchajcie. Jakbyście się zastanawiali w ogóle, jak ogarnąć dobrze parter, grajcie tryby kariery. Grajcie tryby kariery, grajcie te treningi zapaśnicze, bo w trybach kariery macie te strzałki, które wskazują wam po prostu, w którą stronę powinniście kontrować, czyli przytrzymywać na przykład R2, jak jest strzałka w lewo, no to analog w lewo. Te strzałki są pomocnicze, po prostu, bo siłą rzeczy później w grze, online na przykład, nie ma tych strzałek, wiadomo, te strzałki się nie pokazują, ale animacje zawodników są te same. I kluczem do sukcesu jest to, żeby poprzez strzałki na początku zapamiętać animacje tego, jak się porusza zawodnik.
i potem zobaczycie, że na przykład w półgardzie, jak gość się rusza w pewien sposób, konkretny jeden, oskryptowany, i zobaczycie, że nagminnie pojawia się strzałka w lewo, to znaczy, że on po prostu, że kontrą na to będzie analog w lewo. I później na online naprawdę tej strzałki nie będzie, ale będziecie znali już animację, że on się porusza w ten sposób, więc instynktownie będziecie musieli w lewo. Niestety parter jest taktycznym aspektem w tej grze, ale w gruncie rzeczy jest tak naprawdę elementem zręcznościowym. To jest podstawa. I trzeba się tego nauczyć i zapamiętać. To jest po prostu najpierw gra na pamięć, uczenie się na pamięć, a później jest po prostu element zręcznościowy. No nie ma innej drogi, słuchajcie. No po prostu nie ma. Wyprowadzaj w tłów, okej. Okay. Garnę. A wyprowadzaj, nie muszą być celne. To też spoko. Mega trening. Dobra. Co teraz? Teraz już celne muszą być. No kurwa mać. Jak mnie znokautuje gość na sparingu, to będzie smutne. No bij. Dobra. A, celne. Dobra. Już mam dwa w plecy. Człowieku, to jest tylko... Aj, chuj. To jest tylko sparring. No i mnie zdenerwował. Obalam typa normalnie sparingu bokserskim. Zakładam mu balachę i tyle. Serio. Mieliśmy walczyć na luzie, a typ się tak spina i mi tutaj rozcina mojego Bochowicza. No daj spokój. Normalnie balacha jest zakładana na sparingu bokserskim. Pięknie! Jeszcze po trójkąt pójdę, pewnie, że tak. Tak należy, pewnie, że tak. Nie ma miękkiej gry. Oczywiście. Nie żałuję. Oczywiście. Super sprawa. No i nie mam tutaj duszenia zza pleców, to tego się trzeba będzie nauczyć, tego Janek jeszcze nie ogarnia, nie wiem dlaczego, ale nie ogarnia tego jeszcze. Dobra. Tutaj wydaje mi się przygotowanie git, liczba kontuzji 1. No jak my będziemy kontuzję co sparring łapać, to ta kariera nie potrwa zbyt długo. Bo co okres przygotowawczy to po prostu będzie połamany, no to daj spokój, no to... A potem się dziwią ludzie, że on odwołuje walki z Rkiciem, nie? No... Kurde, no niestety. O cholera. Tej, bo mu się kasa kończy. Mu się kasa też kończy. To też może być problem. Może lepiej ten worek. Może lepiej ten worek. Już w tym tygodniu. W tłów. Ogarnie. Tak jest. Pięknie. No na razie nie wygląda to jakoś turboszałowo. Nie oszukujmy się. Oj. Oj, Janek. Dobra. Proste to jest. Proste są proste. Super. Tutaj też nie powinno być większych problemów. Proszę bardzo, jaki high kick. No. Petarda, dobra, co teraz? To do zrobienia. Bardzo fajnie. Bardzo super, bardzo spoko. Się zgadza. Yes. Next fight, yes. Okej. Okay. O, to było... No, to było ciężkie. Dobra, pół minuty. Hmm.
Myślę, że Janek będzie przygotowany do tego pojedynku. Choć na razie sporo pracy będzie tutaj czekać. No i też w tej kategorii wagowej ciosy będą ważyć więcej, trzeba będzie uważać. Nie ma tutaj restartów, nie ma niczego na poziomie legendarnym. Nie będzie też chyba tego hada, no nie powinno go być, nie powinno się już tak pieprzyć to. Psuć w sensie, nie? Mam nadzieję. Czy mogę sobie kogoś zaprosić, nauczyć się jakiegoś ruchu? Co za ira. Akurat z Rakiciem, ale to za hajs jest. A kolegi nie stać chyba. Trójkąty. No spróbujmy. Czegokolwiek, to trzeba się też rozwijać pod tym kątem. No. Okej. No i co, nie będę mógł go obalić i... Aha. Okej. O stary. Dobra. Nie, no to poczekaj, no to on powinien mnie w pełnej gardzie. To ja to spieprzyłem. To on mnie ma obalić, tak? Przejdź do dolnej pozycji w pełnej gardzie. No obal mnie. No obal mnie, człowieku, no. To jest kretyn. Dobra. Aby założyć trójkąt, przejść do dalnej pozycji w pełnej gardzie. Jeśli dysponujesz więcej niż jednym poddaniem w tej pozycji, włącz hybrydowy interfejs GPS. No teraz to mi możesz mówić, nie? I tutaj mam hybrydowy. Rozgrywka. Poczekaj. To będą jaja. Ja pierdzielę. Efekty ciężkich obrażeń, wspomagany hybrydowy. Wow. No to mam. No ja nie pierdolnę tego trójkąta przecież. Mi tu balachę pokazuje. Stary. To w ogóle nie w tę stronę, nie? Zajebiście. Mega. Albo jestem pierdolnięty, no nie wiem, no ale w każdym razie. No. O, stary. Trójkąt rękoma z osiadu. Jeszcze mi to kurwa. No co za gość. On mi to kontruje. Dobra, nie nauczę się. Ewidentnie się tutaj Janek nie nauczy. Trójkąt rękoma poziom trzeci. To jest bez sensu, nie powinienem mieć lightowo ten trójkąt, a on się nie pojawiał. Albo jestem chyba ślepy, no ale nie pojawiał się ten trójkąt. Z pleców normalnie. Nogi do góry i siema, nie? No nie wiem. Nie wiem. Fajnie było. Fajna nauka. Ja nie wiem, jakim cudem on kontuzji teraz doznał. W jaki sposób, gdzie, co.
Dobra, mogę sobie podpromować to. Jeszcze. Jest forma szczytowa, tak? I tak, więc... Jeśli chcesz tego kanału, więc chyba postara się od przeciwnika przed czasem. Czy dasz radę? No proste! Coachu. Coachu złoty. Oczywiście, że tak. Ja pierdzielę. Ruchy. Poczekaj. I teraz... A, dobra. Tutaj dobrze byłoby to zregenerować. Szkoda mi tych punktów, no ale nic. Szybkość ciosów. To się na bank przyda, obalenia. Szybkość ciosów, siła ciosów. I to jest też bardzo ważne. Tutaj mogą zainwestować jeszcze w szczękę. A za 6 punktów to sobie mogę, nie wiem, co kupić. Dobra. Obóz przygotowawczy zrobiony. Trochę taki... No widziałem lepsze obozy przygotowawcze, nie ukrywam. Okej, okay. Janek. Wydaje mi się, że jest gotowy. Wydaje mi się, ale... No nie mam też pewności. Waga półciężka, 41 lat. Idealny moment, żeby rozpocząć karierę w UFC, prawda Janek? Oczywiście, że tak. Żółwik zbity. No, żółwik nie został zbity przez kolegę. Lewy, prawy. Dobrze, wpadło. Pięknie, garda przebita. Świetnie, lewy, prawy to jest jedyna broń. Aktualnie, nie no i oczywiście trójkąt w parterze. Może trójkątem bym skończył. To było zabawne. Dobra, aparkat. Wywieramy presję. Ruch głową nie jest najlepszy. Jeszcze. Ale awantura. Awantura. Dobry hajki, chyba jakieś rozcięcie się pojawiło na twarzy tam rywala. Bo goś na wstecznym. Goś na wstecznym, a Janek naciera. Muszę tym prawym atakować, bo on właśnie w tamtą stronę cały czas. Dostał. Dojeżdżasz go, Janek, dojeżdżasz go. Może nie ma tu zbyt wiele techniki. Na razie. O matko, jedyna. Świetny haj. O, to było groźne. Lewy podbródkowy od Janka był akurat w porządku. Janek, przypomnij sobie, co ćwiczyłeś na treningach? Co ćwiczyłeś podczas obozu przygotowawczego? No właśnie! Ale nie w ten sposób, stary. No nie w ten sposób. O kurde, zdecydowanie nie w ten sposób. No panie Janek. Wyrwał. Tamten gość przetrwał nawałnicę początkową. I teraz zaczynają się problemy. I to spore problemy. Dobra. Nietrafiony. Jest sierp. No, próbuj Janek, próbuj. Dobry defense. O to chodziło. Powiedzmy. A! Musisz iść do przodu.
Musisz iść do przodu cały czas. Ale nie tak, no. Oj. No są problemy, no, są problemy. Jak się zaczyna w wieku 41 lat. Backfist doszedł do głowy. Doszedł. Aj, łokieć. Od Richardsa. High kick na gardę. Minuta tego pojedynku jest w pierwszej rundzie. Easy. Janek, kurwa, przecież umiesz się bić. Co to było? Bardzo dobrze, na nos. Podłączony. Tylko jeszcze trzeba go skończyć. A żeby skończyć, trzeba trafić. No i może to przetrwać niestety gostek. Fajny sierp. Oj, tyle. I tyle by z tego było. No i co? No i pierwsza runda za nami. Obaj są porozbijani. Nie ma tu jednego faworyta niestety. Janek się męczy. Co nie? Nie ma tutaj walki do jednej bramki, wręcz przeciwnie. Zaczyna się ten pojedynek coraz bardziej robić tutaj wyrównany. Za dużo przyjmuje na ryj Błachowicz. Bo morda to nie garda. Prawda? Oczywiście, że tak, wszyscy to wiedzą. No fajne zejście pod sierpę w końcu i mamy obalenie i może coś tutaj się zmieni. W tym momencie. Jest półgarda. I jest też dosiad. Spokojnie. To jest dobra pozycja, to jest dobry moment. Można popracować łokciem. Wszystko się zgadza. Znowu półgarda. Janek znowu tutaj kontruje, znowu biodro i znowu możesz pracować łokciem. Oczywiście. Cały czas praca z góry u Błachowicza. To się ceni. To się po prostu ceni. Rywal nie może wstać. Jest kontrola w parterze cały czas. Proszę bardzo, znowu półgarda. No nie ma na razie odpowiedzi Richards na ten parter. To jest ciekawe. Chodzą te łokcie. Jest rozbijany, ale Janek też jest zmęczony. I to tak konkretnie. Co zresztą widać, no. Chciał pójść po kilotynkę, ale nic z tego. I znowu półgarda. No. Sytuacja się powtarza, ale to dobrze dla Błachowicza, bo on tę rundę po prostu wygrywa w tym momencie. Tak jest. Teraz tutaj przyblokowany. A też nic z tego. No bij go tam, no. Bij go w tym parterze, stary. Musisz go napieprzać, no nie ma innej drogi. Znaczy jest. Jest inna droga, jest jeszcze parter. Raczej, cały czas jest parter. Jest jeszcze submission. Dawaj go. No ale kolega jest zmęczony i nie jest w stanie go skończyć w parterze. No to ja tego nie widzę.
Jak on sobie gładko przechodzi do pełnej gardy, znowu, to daj pan spokój. Janek, to musi być skończone w parterze, ja nie wiem jak. Tak szczerze, to mnie mało to interesuje. Masz to skończyć i tyle. I po prostu tyle, nie? Był łokieć w parterze? Był. Stary. No. Jaki relax? Co ten trener mówi? Nie ma tutaj odpoczynku. Nie, 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 teraz jest twoja szansa, teraz jest twoja szansa. Idź po ten trójkąt cholerny. Czy klepnie? Klepnął, klepnął. No przecież ten typ klepnął. No ludzie, no on klepnął. No nie mówcie mi, że ta... No to jest już zdzierstwo. Naprawdę. To już był skam teraz. Oszukali. Oszukali Janka. Koniec drugiej rundy. Nie no, tutaj była pełna dominacja. Pełna dominacja tutaj była. Sędzia powinien przerwać walkę, a ona trwa dalej. Nie ma żółwika. Dobry łokieć. Elegancki. Elegancki. Pięknie, Janek, o to chodziło. No to był dobry unik też rywala, nie ukrywam. No fajny haj, no. Gość nie ma siły. Jest knockdown. Dlaczego go nie biłeś? Wytłumacz mi to, Mister Błachowicz. Dlaczego go nie biłeś? O, stary. Była szansa teraz na skończenie tego high kickiem. Ale skończyło się na szansie niewykorzystanej po prostu. Uppercut. O, cały czas się utrzymuje ten typ. O, ale coś wyrwał. Ja, nie no. Stary, jak to przegrasz, to będzie bardzo źle. Tak ci tylko mówię. Tak tylko mówię, nie? Żeby nie było. On cały czas wstaje. Cały czas wstaje ten typ. Nietrafiony haj. Początki są trudne. Początki są trudne. Prawy prosty. Prawy prosty. Błachowicza. No taki... Widziałem lepsze proste. Ale gość już padł chyba ze zmęczenia. Jak na moje. No, mega morda. Mega man.
Ciekawe. Ciekawe. Na kartach sędziowskich po 19. Po dwóch rundach. No czy ta walka przekonała White'a, żeby tutaj brać Błachowicza, bo jest tak łakomym końskiem na... Nie! Błachowicz nie dostał się do UFC. Błachowicz nie dostał się do UFC. Uhuhu. WFA Marcelo Rocha, nie wiem. No dobra. Janek nie dostał się do UFC, będzie walczył w WFA. Idziemy po pas WFA. O stary. To będzie fajna kariera. To będzie fajna kariera, będzie inna. Kto tu jest mistrzem? Leonid Krupin, no on jest mocny. On walczył kiedyś właśnie z Graysonem Thomasem na gali WFA 17. Tak, tak. No dobra, słuchajcie, będzie ciekawie. Śledźcie. Zostawcie łapę w górę i suba na kanale. Koniecznie. To jest akurat bardzo istotne. Trzymajcie się i miłego dnia wam życzę. Na razie. Hej. Steel. Face the fact that ain't no cap.